Republika deweloperów, Mała Sycylia, Układ Gdański, mafia. Tak się mówi w publicznej telewizji o Gdańsku i w niektórych mediach prawicowych. Mówi się także, że Gdańsk jest antypolski, proniemiecki, za bardzo sprzyja uchodźcom i za bardzo sprzyja środowiskom LGBT. A chciałoby się, żeby mówiono o Gdańsku, który dobrze się rozwija, jest wolnym miastem wolnych Polaków i Europejczyków, że jest i propolski, i proniemiecki, proholenderski, proszwedzki itd., itd. Chciałoby się, żeby tak było, ale tak nie jest. Czy Gdańsk potrzebuje dobrego imienia? O tym dzisiaj rozmowa. Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej, prawnik i zaangażowany politycznie prawnik, tak chyba mogę powiedzieć. Dzień dobry. Można. Dzień dobry Państwu. Czy Gdańsk potrzebuje dobrego imienia? Gdańsk ma dobre imię. Gdańsk jest miastem wolności, solidarności, dumnym miastem, które ma fantastyczny genius locji, tak wpływowy, że choć po 45 roku jesteśmy miastem z ludnością większości napływową, to ten duch miasta niepokornego, który towarzyszył Gdańskowi od początku jego historii, od momentu, kiedy powstał, Gdańsk był niepokorny wobec pierwszych piastów, był niepokorny wobec krzyżaków i dumny i w pierwszej Rzeczpospolitej. I tu wzniesiono pierwsze powstanie przeciwko zaborcom na ziemiach polskich, o czym pewnie niewiele osób pamięta. Ten duch niepokornego miasta w nim pozostał, pomimo tego sympatycznego Tygielka z Eintopfem, który po 45 roku ludność kaszubska i polska w nim zbudowała. Gdańsk jest miastem absolutnie patriotycznym, dumnych, wolnych gdańszczan i dumnych i wolnych Polaków, który, tak jak pani redaktor powiedziała, jest również otwarty na przybyszów, jest najbardziej preferowany w Polsce dzisiaj miastem przez imigrantów z Ukrainy i Białorusi, wedle wszelkich danych i takich badań, które oni sobie sami prowadzą i które są prowadzone przez instytucje socjologiczne. Jest miastem otwartym na uchodźców, jest miastem otwartym na wszystkie osoby, którym przysługuje epitet inności i odmienności, i to jest dla każdego inteligentnego człowieka powód do dumy, a to, co o tym mówią rozmaite inne media niszowe, które raczyła pani rektor wymienić, jest elementem smutnym bardzo, który musimy tolerować jakoś przez jeszcze jakiś czas. Ale takie hasła padają na dobry grunt, bo to się dobrze sprzedaje, to jest, no, trudno powiedzieć, żeby to był gdański dobry PR, raczej zły PR, mafia, układ. My to słyszymy od lat. Czy to nie jest tak, że to jest czas na to, żeby jakoś zacząć z tym walczyć? Ja myślę, że my próbujemy z tym walczyć i nie ma też co polemizować z faktami. Gdańsk, jeżeli mówimy o mafii, to Gdańsk obok Warszawy i okolic warszawskich był w naturalny sposób miejscem, które było penetrowane przez zorganizowaną przestępczość, bo jest miastem portowym. Ale nie wiem pan dobrze, że nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale ta zorganizowana przestępczość tu była i ona, co więcej, była taka właśnie troszeczkę na modłę mniej wschodnią, a bardziej zachodnią, bo tutaj przechodził i handel nie narkotykami o tej mafii i inne mówimy. Rzeczy. To jest łatka, więc, którą przykleja się rządzącym. Ta łatka, która była przyklejana rządzącym, wynikała już, i myślę, że z pewnej zawiści. Gdańsk na pewno drażnił, bo tak jak powiedziałem, przez to, że my odziedziczyliśmy tego niepokornego ducha i ten niepokorny duch zarówno zaowocował grudniem 70 roku, bardzo silnie rodzącą się opozycją w latach 70., sierpniem 80 roku, silną opozycją w stanie wojennym, i największym upustem krwi, w cudzysłowie mówiąc, kiedy powstała III Rzeczpospolita, bo przecież bardzo wielu gdańszczan zasiliło tę nową władzę, która powstawała w Polsce po roku 90. Trzech prezydentów Rzeczpospolitej z korzeniami gdańskimi, bardzo wielu ministrów i premierów. Historia. Ja bym chciała jednak to nie jest, to jest historia ostatnich 30 lat. Tak, a ja bym chciała jednak o rzeczywistości. Kiedy mówię, że trzeba... Czy nie trzeba zacząć z tym walczyć? To mówię o sytuacji tu i teraz. Ja się zgadzam z panią, że z tymi mediami mamy pewien kłopot. I to powiedzmy sobie szczerze, nie tylko mediami pisowskimi, niszowymi, bo pewne mity również potrafiły zagościć w mediach głównego nurtu, które z ochotą to podchwytywały. Myślę, że się na to składał właśnie ten duch braku pokory i pewnej samodzielności w myśleniu, bo ta samodzielność nam towarzyszyła bez względu na to, kto w Polsce rządził.
Ona tutaj była, kiedy patrząc na XXI wiek, kiedy rządzili postkomuniści po AWS-ie, czyli po roku 2001. Gdańsk był bardzo niepokorny wobec rządów Leszka Millera. Gdańsk był bardzo niepokorny wobec rządów PiS-u, ale Gdańsk potrafił być absolutnie samodzielny, niepokorny podczas rządów Platformy Obywatelskiej, bo przypominam, że kiedy Platforma rządziła, to samorządowcy Pomorza, chociaż w większości wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, potrafili protestować przy takich pierwszych neopisowskich, powiedziałbym, pomysłach w rodzaju łączenia Lotosu z Orlenem, czy wchłaniania energii przez PGE, czy przez Enea. Gdańsk potrafił powiedzieć nie. Gdańscy politycy potrafili powiedzieć nie, bo byli zawsze samodzielnie myślący. I to wbrew pozorom w Polsce się dziwnie kojarzy. Ja mam takie wrażenie, że duża część publicystów, ja myślę, że to jednak nie z nami jest coś nie tak. Ja myślę, że jest pewien brak zrozumienia, że odmienności, różnorodność jest wartością. Że odmienności regionalne są wartością ale dodaną, właśnie, one budują bogactwo społeczeństwa. Ale skoro reszta nie rozumie, to może my nie potrafimy jakby przekonać i wytłumaczyć. Myślę, że no, ale to jest znacznie głębszy problem, bo nie rozwiążemy tego w 20 minut. To wynika również z nauki historii Polski. Ale na to dzisiaj nie mamy raczej czasu, żeby nie mamy tak na to czasu, wchodzić. Ale mimo wszystko, jeśli mogę, dwa zdania na temat powiem, bo na to się składa polska historiografia, która jest zdominowana, jeżeli chodzi o wiek XIX, ale to jest taki wiek, kiedy rodzi się nowoczesna tożsamość narodowa, jest zdominowana przez historię zaboru rosyjskiego, księstwa warszawskiego, królestwa kongresowego, i kraju prywisleńskiego i ta historia tej części Polski dominuje, ona również dominuje podczas historii II wojny światowej, czyli II wojna światowa kojarzy się w większości Polaków z generalną gubernią i tym, co dało się w generalnej guberni, a nie tym, co działo się na przykład na terenach bezpośrednio wcielonych do Rzeszy, czyli Pomorza, Wielkopolski, Śląska, nieszczęsne mity rodzaju dziadka z Wehrmachtu na przykład, które na bardzo podatny grunt padały w Polsce niestety. To bierze się z ignorancji historycznej, która jest bardzo powszechna w Polsce, a to z kolei przekłada się na taką, powiedziałbym, potrzebę wiary w Polskę jako państwo o charakterze unitarnym, w którym nie ma różnic regionalnych. Różnice regionalne były od czasu Polski pierwszych piastów, przed pierwszą Rzeczpospolitą. I są rzeczą naturalną, jak spojrzymy na współczesne Włochy, Niemcy czy Hiszpanię, a my do tych krajów jesteśmy znacznie bardziej podobni wbrew pozorom niż do Francji. Trzymajmy i wróćmy do rzeczywistości. Jesteś mechanizmem niszczącym. Ostatnio w telewizji publicznej pojawił się taki dokument dotyczący Pawła Adamowicza. Tak naprawdę przekaz jest taki, że to politycy Platformy, tu wymieniany m.in. Jarosław Wałęsa i media niezależne, na pewno nieprawicowe, no tak naprawdę szczuły prezydenta i moim zdaniem w domyśle jest tam, że to one doprowadziły do tego, co się wydarzyło. Trzeba jakoś zareagować? Telewizja Polska jest ostatnią instytucją, która miałaby jakikolwiek tytuł moralny. Natomiast do tego, telewizję publiczną ogląda żeby spora rzesza oceniać Polaków. To zjawisko. Ja nie ukrywam, że ja nie widziałem tego filmu, ale obawiam się, że jak go obejrzę, to tylko utwierdzę się w przekonaniu, że trochę mi to przypomina tout proportion gardée oczywiście, satysfakcję Niemców, kiedy odkryli groby w Katyniu. I oni informując o Katyniu, oczywiście mówili prawdę. Tam było sporo ziarna prawdy, ale intencje, które im towarzyszyły, były absolutnie podłe i haniebne. I dokładnie takie same intencje towarzyszą dzisiaj telewizji polskiej w tej sprawie. Jest faktem oczywiście, że Paweł Adamowicz przez to, że był niezależny, że popadł w pewien konflikt z Platformą Obywatelską na kanwie tej niezależności. On jakby ale też pamiętajmy, że Platforma nie chciała konflikt. Brać tego ciężaru, bo uznała w pewnym momencie Pawła Adamowicza za ciężar. I o ile decyzję polityczną myślę, że można usprawiedliwić, bo to jest wilcze prawo polityki, że Platforma uznała, że skoro Adamowicz już nie jest nasz, ja byłem i jestem członkiem Platformy i nawet członkiem władz krajowej Platformy, to wilcze prawo polityki dawało im asumpt do tego, żeby wystawić własnego kandydata. Forma jednak, której zostało to dokonane, była wyjątkowo paskudna. Ja bym wolał zasłonę milczenia na to spuścić. Chciałbym, żebyśmy sobie o tym spokojnie pogadali już, kiedy będziemy żyć
w demokratycznej i praworządnej i proeuropejskiej Polsce, a nie dzisiaj. Natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że Telewizja Polska nie powinna na ten temat mówić, bo nie ma takiego prawa moralnego. To, co wyczyniała Telewizja Polska, to, co wyczyniała Telewizja Ośrodek Gdański z redaktorem Śliwkiem osławionym na czele, było tak haniebne, że pozbawili się jakiegokolwiek prawa moralnego, żeby mówić na temat Adamowicza. No niemniej jednak takie materiały się okazują i oglądają je widzowie i pewnie wyrabiają sobie zdanie w dużej mierze też krytyczne. Gdańsk od wiosny będzie w jakimś sensie znowu na przysłowiowym widelcu czy na językach. Tu zacznie się proces zabójcy Pawła Adamowicza. Jak pan widzi w ogóle ten proces? Nawet nie wiemy do końca, czy będzie jawny. Nie wiemy, czy będzie jawny. To jest. Ja bym chciał wierzyć, że to będzie proces uczciwy, bo ciągle jeszcze wierzymy w sądy w Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości ciągle się broni i ja wierzę, że to będzie rzetelny proces. Jeżeli będzie taki, to dowiemy się jakiegoś wycinka prawdy. Całej prawdy myślę, że nie dowiemy się jeszcze bardzo długo. Brat zamordowanego prezydenta nazywa to, co się stało, indywidualnym zamachem terrorystycznym, a całkiem niedawno, w ubiegłym tygodniu, dziennikarz śledczy Onetu napisał taki artykuł o Stefanie W., z którego wynika, że to po prostu człowiek, który wymyślał różne rzeczywistości. Może się okazać, że to nie jest tak polityczne i to nie będzie tak polityczna sprawa, jak niektórzy sugerują. Ja niczego nie sugeruję i niczego bym nie sugerował przed tym, kiedy będziemy przynajmniej po połowie procesu i poznamy pierwsze dowody. Myślę, że ważne jest oczywiście skazanie zabójcy, który dokonał czynu haniebnego, ale ważne jest również wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które temu towarzyszyły, bo to nie był szaleniec, to był, przynajmniej z informacji, które ja posiadam, on był jakby cynglem zorganizowanej przestępczości, czyli on nie był sam, znaczy funkcjonował w jakiejś grupie, chociaż miał dużą skłonność do samodzielności działań, przez to popadł, że tak powiem, przez to trafił do więzienia bezpośrednio, z uwagi na swoją nadmierną samodzielność. Natomiast myślę, że oba scenariusze są równie prawdopodobne. Zarówno to, że on był przez kogoś inspirowany, jak i to, że to był jego własny szalony pomysł, który być może miał mu zapewnić przepustkę do świata przestępczego wyżej, albo do wyższej pozycji w hierarchii więziennej. Nie obawia się pan tego, że w składzie orzekającym zasiada sędzia z tak zwanej neo-KRS? Ja mam tutaj bardzo, nie mam takiego, zresztą w wielu sprawach nie mam, jak pani wie, potocznych poglądów, czy powszechnie obowiązujących poglądów. Chciałbym oceniać każdego sędziego indywidualnie. Mam wątpliwości odnośnie tego, że ten proces może być podważany w przyszłości. Mhm. I to jest pewna słabość. Tak. Natomiast sam fakt, że sędzia jest mianowany przez neo-KRS, dla mnie nie ma takiego znaczenia. Ja na ten temat mówiłem od kilku lat, że należy odróżnić sytuacje, w których mamy ewidentny efekt wpływu politycznego na jakieś nominacje, od faktu, że no, żyjemy w kraju, w którym normalni młodzi ludzie chcą awansować w swoim życiu, kończą aplikację sądową na przykład i chcą zostać sędziami, chcą, pracując w sądzie rejonowym przez ileś lat, chcieliby awansować do sądu okręgowego, pracując w sądzie okręgowym dochodzą do wieku, w którym chcieliby zostać sędziami sądu apelacyjnego. I trudno jest oczekiwać od tych ludzi, żeby powiedzieć im, musicie poczekać, aż w Polsce zmieni się władza, bo w tej chwili każda nominacja będzie podejrzana. My ale trudno też wychowaliśmy sobie, się żeby w PRL-u, wszystkie wyroki potem podważać. Ja wiem, wychowaliśmy się w PRL-u, w którym w końcu też byli sędziowie i prawnicy, byli inżynierowie, byli profesorowie. Budowaliśmy domy, budowaliśmy mosty i porty i trudno stwierdzić, że nagle to wszystko jest nieważne, ponieważ to państwo było w istocie nielegalne. Powiedzmy sobie szczerze, że PRL był państwem nielegalnym, ale też nie można popaść w jakąś totalną paranoję, więc martwi mnie to, że z doboru taki sposób dobrano skład sędziowski, że jeden z tych sędziów może budzić wątpliwości i dawać asumpt w przyszłości również przeciwnikom poznawania prawdy do tego, żeby podważać ten wyrok w zależności od jego wyniku. Natomiast samego faktu, że jest to osoba nominowana przez neo-KRS, nie wyciągałbym wniosku, że jest to osoba nierzetelna. Mhm.
Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem. To mówił Paweł Adamowicz na scenie, na chwilę właściwie przed tym, jak został zaatakowany. To był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już na zawsze pozostanie takie piętno nad tym wydarzeniem w Gdańsku. Myślę, że to nie jest piękno. Myślę, że to jest, że żadna śmierć nie jest dobra już z pewnością śmierć takiej osoby. Dla mnie Paweł był, uważam go za swojego przyjaciela, więc jest to dla mnie jakiś szczególny, szczególnie smutna okoliczność, ale myślę, że to była śmierć piękna. Z tym hasłem na ustach. No. Znaczy odchodził w taki sposób, który gdyby był politykiem bardziej spełniony, miał 70-80 lat, to myślę, że to byłaby taka najpiękniejsza śmierć, jaką sobie można wyobrazić z takim hasłem na ustach. Ona była ewidentnie przedwczesna, natomiast było to szalenie symboliczne, myślę, dla wszystkiego, co robił dla Gdańska. Dziś jesteśmy w przededniu kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja Gdańska robi koncert. Dzisiaj się jakoś inaczej zabezpiecza tego typu imprezy, nauczeni doświadczeniem, że nawet w takim miejscu i przy takiej imprezie może się znaleźć ktoś, kto jest nieobliczalny? Na pewno tamto wydarzenie, którego my wtedy nie organizowaliśmy. Tak się jakoś złożyło, Pan Bóg pobłogosławił, można powiedzieć, na swój sposób, acie. To jest absurdalne stwierdzenie. Na pewno tego typu wydarzenie nauczyło nas bardzo wiele i wszystkich nauczyło bardzo wiele. Stąd nasz na przykład za haniebne zupełnie uważam rozmaite uwagi dotyczące tego, że pani prezydent Gdańska, pani Durkiewicz w tej chwili jest politykiem, który cały czas przemieszcza się z ochroną osobistą, ponieważ tego typu próby ataków, anonimów, grożenia jej się pojawiają. Dokładnie takie same, które były przy Pawle, tutaj są jeszcze mocniejsze, bo dotykają również dziecka. I haniebne są uwagi o tym, że to jest bezczelność, wydawanie pieniędzy, nie wiadomo jakich publicznych, na ochronę. No, żyjemy niestety w takich czasach, kiedy uważam, że pewną nieostrożnością w Polsce, w przypadku wielu polityków, jest taka bezpośredniość. No, niestety nie jesteśmy społeczeństwem i krajem skandynawskim. Się, że to jest normalne. Tak się wydawało, chcieliśmy być Skandynawią. Wśród Słowian ten przypadek, ale też parę innych wcześniejszych dowodzą tego, że niestety no, nie możemy być Skandynawią i sytuacja, w której znaczni politycy w Polsce przemieszczają się rowerem czy biegają, ja to szalenie doceniam, bo uważam, że nikt nie chce się temu poddać. Donald Tusk jest doskonałym przykładem. Polityków nie chcą się poddać tego typu presji. Ale to niebezpieczeństwo niestety istnieje, ponieważ poziom emocji w Polsce narasta i takiej emocji pomiędzy ludźmi, która się również przekłada na niechęci do polityków, które mogą mieć również charakter fizyczny, czy mogą prowadzić do przemocy fizycznej. To jest myślę, że jeden z najbardziej przykrych aspektów tego, co się dzieje w Polsce od 7 lat. W tym kontekście Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk jest szczodry, to brzmi pięknie, ale też trochę utopijnie. Czyż nie? Myślę, że w tym sensie nie, że Gdańsk relatywnie w stosunku do swojej wielkości i społeczeństwo gdańskie na tle Polski wyróżnia się pozytywnie ofiarnością i wyróżniało się wtedy ofiarnością. Paweł był na pewno też na fali tego, co się wydarzyło w roku 2018, bo on wygrał te wybory tak naprawdę wbrew wszystkim, nie tylko wbrew politykom. Jeżeli mówimy, poruszaliśmy ten wątek medialny, no powiedzmy sobie szczerze, media mainstreamowe nie sprzyjały Adamowiczowi w tych wyborach. Platforma mu nie sprzyjała. Tak jest, no, ale również TVN czy Gazeta Wyborcza. Czyli te media, które są w jakimś stopniu nam bliskie, no mówiąc powiedzieć, były mało przyjazne. Paweł Adamowicz wygrał te wybory głosami gdańszczan. To gdańszczanie zdecydowali, że nikt nam nie będzie wybierał prezydenta, my sami sobie będziemy wybierać prezydenta. I to było coś, co dało mu nieprawdopodobnego poweru takiego. On frunął, ja pamiętam go w listopadzie i w grudniu. To był, no moim zdaniem to mogła być absolutnie przepiękna kadencja, która została tak strasznie zakończona przedwcześnie. I myślę, że na tej też fali entuzjazmu i podziękowania wobec gdańszczan, którzy zachowali nieprawdopodobny hart ducha, się wykazali naprawdę, bo byli odporni na nacisk medialny, który płynął zarówno dla jednych, jak i dla drugich.
potrafili się temu przeciwstawić, więc to był naturalny, moim zdaniem, odzew poczucia dumy z własnych, z obywateli własnego miasta. Jeśli chodzi o taką oporność wobec pewnych słów i ocen, no to też można powiedzieć, że Polacy są oporni wobec obrzydzania im Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To prawda, to jest przeurocze. To jest przeurocze, że Polakom się nie udało obrzydzić WOŚP-u. Ja się z tego bardzo cieszę, nie ukrywam, bo to jedna z takich, właśnie pięknych inicjatyw, które bardzo wielu ludzi jednoczą i w ten WOŚP zaangażowanych jest, są, że tak powiem, i feministki, i zwolennicy patriarchatu. I ruchy antyklerykalne i setki księży przecież są zaangażowanych bezpośrednio w to działanie. To jest po prostu działanie dobre, które służy Polsce i Polakom, służy osobom, które potrzebują pomocy, służy chorym. Piękna inicjatywa, która w normalnym kraju zasługiwałaby wyłącznie na wsparcie władzy, no ale na razie nie żyjemy w kraju normalnym. A już kończąc tę naszą rozmowę, powiedziałam, że jest pan prezesem Fundacji Gdańskiej. Czy jednak nie powinna być to trochę Fundacja Dobrego Imienia? Kiedyś taka była, tylko nie w skali Gdańska, ze względu na Gdańsk, ze względu na to, co się czasem o nas, no może nie o nas, o Gdańsku i o niektórych gdańszczanach mówi. Domyślam się, co ma pani na myśli. Nie ukrywam, że myśleliśmy o tym. Niektóre inicjatywy oczywiście, które podejmujemy, mają taki charakter. Trochę pewnie baliśmy się, myślę, że niesłusznie prywatnie, ale jakby no, mam prywatne poglądy i oficjalne poglądy jako prezes Fundacji Gdańskiej. Ja tego osobiście bym się trochę mniej bał tego typu oskarżeń. My staraliśmy się po roku 2019 uniknąć takiej łatki, iż jakby duża ilość środków publicznych idzie na rzeczy związane bezpośrednio na przykład z pamięcią o prezydencie Pawle Adamowiczu. Ale pani myśli tutaj też o obronie dobrego imienia i tym wydaje mi się, że staramy się zajmować. Temu służy między innymi projekt Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza, który wolno, bo jakby budowanie szkół wyższych dzisiaj nie jest rzeczą prostą, ale to studium między innymi służy temu, iż niezależnie od tego, gdzie uczą się rzeczy bardzo atrakcyjnych, szczególnie dla samorządowców, ale w ogóle dla ludzi, którzy są poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowy dyplom, ale również jest dosyć istotny, powiedziałbym, kontyngent gdański, czy kwantum wiedzy gdańskiej, którą my przekazujemy kursantom, na który składa się właśnie to przesłanie miasta otwartego, miasta wolnego, tego, jak można być w Polsce miastem, które jest trochę inne i zdejmowania tego odium. Biorąc pod uwagę, że słuchaczami tego studium są w znacznym stopniu urzędnicy samorządowi z całej Polski, to myślę, że to będzie miało jakiś powolny, również dziennikarze, że będzie miało to jakiś swój powolny efekt, ale myślę, że też wielu dziennikarzy po śmierci Pawła Adamowicza przeżyło pewne katarzis. I tak jak patrzymy na wydarzenia, które są w ciągu ostatnich kilku lat relacjonowane z Gdańska przez media głównego nurtu, to ten przekaz się mimo wszystko trochę zmienił. Jest znacznie więcej próby poszukiwania u źródła tego, jaka jest prawda, czego przed rokiem 2019 było znacznie mniej. Więc myślę, że to jest raczej proces taki naturalny, pozytywistyczny, który staramy się uskuteczniać i myślę, że on w perspektywie kilku lat przyniesie efekty. Dziękuję za tę rozmowę. Ja zapraszam do słuchania podcastów Jestem z Gdańska na gdańsk.pl i na oficjalnym profilu Miasta Gdańska na Spotify, a tymczasem zapraszamy wszyscy do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Bardzo zapraszamy wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo za spotkanie.